Nieustanna presja. Nie, naprawdę to czuć, to boli. Jest straszenie zejściem, ale dobrze odrzucił Pawlak. Romanowski. Znowu oddał pole, Paweł Pawlak idzie. Tomek Romanowski, próba rzucenia całej serii. Ale znakomicie przyspieszył teraz na rozerwanie. Paweł Pawlak, numer 1 rankingu. Tomasz Romanowski, numer 2 w stawce pas kategorii średniej. Oczywiście, zdecydowanie lepszym zasięgiem dysponuje Paweł Pawlak. Dla Tomiego to jednak nie nowość. Skupienie po jednej i drugiej stronie. Tu się wydarzy coś wspaniałego. Marko Dart jest sędzią tego pojedynku. Rękawice niebieskie. Tomasz Romanowski, rękawice czerwone. Paweł Pawlak. Tomi i Plastinio. Ogień i woda. Człowiek od nokautów kontra długodystansowiec. Już markuje od pierwszych sekund te próby. Kopnieć się Paweł Pawlak. To jest jego firmówka. Tomi Romanowski może nie ma zasięgu, ale przede wszystkim jest ekspertem od stracania tego zasięgu. Teraz tak jakby chciał wybadać Pawlaka, cała na niego przygotowana. W ostatnim czasie najczęściej wygrywa Tomi przez nokauty. Paweł Pawlak jeszcze nigdy przed czasem nie przegrał. Nie ukrywał Paweł Pawlak przed tym pojedynkiem, że dla niego taką wskazówką, jak można zawalczyć z Tomkiem Romanowskim, jest pojedynek Tomiego z Patrykiem Kinslem, gdzie przegrywał, oddając plecy w ten sposób, właśnie w parterze. Teraz próba kopnięcia na korpus, szukał już błyskawicznie kontry lewą ręką Tomek Romanowski. A odwołując się do tego, co powiedziałeś się Maciej, właśnie Pawlak tych narzędzi ma bardzo wiele, zarówno i w stójce, i w parterze. I jest już jedna z tych pierwszych szarży Tomiego Romanowskiego, ale Pawlak świetnie uciekał, choć po prostej, a to już czasami gubiło jego rywali. Ale też dobrze Pawlak skontrował prawym razem, ponowił to prawym kopnięciem, tak jak robi to teraz. Zobaczyli trenerzy z Octopusa, że Tomi Romanowski często zaczyna swoje akcje od pochylenia się na lewą stronę i od razu zobaczcie, ile razy już tam poleciał. Jest prawa pięść, która skleja się z głową Pawła Pawlaka, odwraca się na moment Plastinio, ale jest chyba w grze, jest przytomny, będzie polował Tomek Romanowski, on już skończył krew. Niewiarygodny jest Tomi, bo on potrzebuje sekundy, on potrzebuje tylko kilku centymetrów, żeby wystrzelić z tym ciosem. Ale jak szybko składa Romanowski te kombinacje, dwa ciosy z jednej ręki i drugi dochodzi celu. Walczy już dzisiaj brat Tomka Romanowskiego, Sebastian, w pierwszej walce, tam się nie powiodło. Jest już presja Romanowskiego, on dyktuje tempo tego pojedynku. Namierza na cel głowę Pawlaka. Są wskazówki ze strony narożnika Plastinio, by poruszał się w lewo, bo uciekał tym mocniejszej strony, bo jak się rozpędzi Tomek Romanowski. Też Plastinio odchyla się czasami po atakach Romanowskiego. To jest miejsce na tą lewą rękę Tomka. No i bardzo dobra wychwycona ta uwaga przez Macieja, bo dopiero teraz zaczął właśnie Paweł chodzić w tę lewą stronę. Słyszymy, niech czuje, tak, respekt przed obaleniem. Ma postraszyć zejściem w nogi. No takie akcje na odchyleniu, bez gardy, to jest potworne ryzyko w konfrontacji z Tomim. On potrzebuje kilku centymetrów w tym krótkim dystansie, aby urwać głowę przeciwnikowi. I widać, jak Romanowski ustawia Pawlaka, szukuje tą lewą rękę. Siadło to kopnięcie na korpus, poczuł te akcje Tomek Romanowski. Jak niewygodne są te fronty, przede wszystkim Pawlaka, ich nie widać, nie sygnalizuje tych kopnięć. Zawodnik z Łodzi, trafia Romanowski. Podkręca i wydłuża kombinację, nie zatrzymał się po jednym ciosie, tym zaskoczył Pawła Pawlaka, który na wstecznym biegu w linii prostej uciekał poza dystans. Dobre ma te kopnięcia Paweł Pawlak, wielokrotnie to powtarzają i jego trenerzy i rywale, że rzeczywiście czuć nawet te takie frontalne kopnięcia, które nie wydają się mocne. To jest też dobra broń, żeby trzymać Tomka z dala od siebie. Natomiast Romanowski bardzo dobrze podwójnie bije tą lewą ręką, drugi raz dostawia stopę, świetne kopnięcie stopujące ze strony Pawlaka. Jest różnorodność tych technik dolnymi kończynami wyprowadzanymi przez Pawła Pawlaka. To widzieliśmy w jego poprzednich pojedynkach, to widzimy dzisiaj. Jest próba krótkiego dystansu, skrócenia odległości do przeciwnika w wykonaniu Tomka Romanowskiego. Tym razem przestrzeli. Teraz taki side kick ze strony Pawlaka. Nie lubił do tej pory swoich starciach Paweł Pawlak mańkutów, ale chyba z takim człowiekiem jak Romanowski jeszcze się nie mierzy. Stara się strzelić Romanowski swoimi kombinacjami. Zaczyna od dołu, nieustanna presja.
Nie, naprawdę to czuć, to boli. To boli od samego słuchania. Ta prawa noga naprawdę ma siłę, ma moc Paweł Pawlak. Świetne to kopnięcie, ale znowu szedł bardzo długo w tę prawą stronę Paweł Pawlak. Starał się skleić Pawlak, jeszcze cios na rozerwaniu. Widział jednak, że nic z tego nie będzie. Nie potrzebuje na siłę. Szybszy teraz Plastinio z lewą ręką. Nie potrafi złapać na razie Tomek Romanowski odpowiedniego momentu i dystansu. Ucieka ekspresowo poza dystans i zasięg Romanowskiego Pawlak. Ma to też do siebie Paweł Pawlak często, że on się rozkręca dość długo. Przeważnie w tych pierwszych minutach jest dość sztywny i chyba już w końcu zaczyna właśnie taki luz łapać zawodnik z Łodzi. Nisko ręce trzyma Pawlak, przez to te ciosy są niesygnalizowane, ale musi uważać, bo szuka tej lewej ręki, natomiast Romanowski. Zobaczcie, jak bardzo sprytnie, pojedynczymi uderzeniami zyskuje trochę czasu Plastinio. Jeszcze będzie podkręcał ten podomek Romanowski, czy poczeka na rundę drugą? Znakomity był ten pomysł, żeby postraszyć z prowadzeniem i potem uderzyć, ale obaj panowie koniec końców nie lekko się poślizgnęli. Starcie mistrzowskie, kategoria średnia, niebieskie rękawice, Romanowski, czerwony Pawlak. Zajmuje od razu środek klatki Romanowski, bada przy ruchu Pawlaka, tak jakby chciał klasy złapać go w drugie tempo. Ale też czujny Pawlak jest na nogach, bije mocno Romanowski. Najpierw udał akcję lewą, prawą ręką, a potem szybko ruszył prawą. Teraz ta prawa noga zawędrowała w okolice głowy Romanowskiego. Musi wystrzegać się tego pochylania na lewą stronę. Poluje na to Pawlak. Przytomnie teraz Romanowski wywiera presję, ale od razu zachodzi w prawo po to, żeby zajść swoją nogą wykroczną, nogę wykroczną Pawlak. To mu otworzy miejsce na lewą rękę. Kaprys, żeby właśnie tego typu akcji szukał Tomek Romanowski. Jest straszczenie zejściem, ale dobrze odrzucił Pawlak Romanowski, ale jest kontra, odpowiedź Pawlak. Poza dystansem cały czas krąży wokół rywala Pawlak. Natomiast jest schowany za barkiem Romanowski. Na razie w jednym tempie Romanowski. Brakuje tych momentów zerwania. To jest łatwa walka dla Pawlaka, jeśli będzie w taki sposób toczył ten pojedynek Romanowski. Kopnięcia stopujące ze strony zawodnika Złodzi. Zerwał się w drugie tempo. O, skleił lewą rękę też z tułowiem swojego przeciwnika Romanowski. Zobaczcie, jak blisko Paweł Pawlak od razu z łokciem przy swoim tułowie. I poluje na te momenty Tomek Romanowski na presji, kasuje sporo ciosów, sporo kopnięć, ale wierzy w potężną moc właśnie tych uderzeń, którymi posyłał na deski rywali. Poszukał teraz Pawlak klinczu na pochylającego się Romanowskiego. Coraz bardziej zamyka Romanowski Pawlaka. To było uderzenie głową przypadkowo Tomka Romanowskiego, tak jest. Stay there, hold time, quiet. You head okay? Come here. Hear your heads bang together. You've got to be careful. Come to the middle. Just be careful when you come in at the heads, okay? Both good? Bardzo konkretne informacje. Teraz od Marka Godarda. Uważajcie na te uderzenia głową. Sprawdził, czy wszystko jest dobrze z Pawłem Pawlakiem, bo to Tomek Romanowski wszedł z tym ciosem, oczywiście nieintencjonalnym, więc tylko Mark Godard poprosił o większą ostrożność. Tomasz często właśnie tak inicjuje akcję, obniża pozycję, czasami pochyla się delikatnie na przednią nogę, po czym wystrzela całą serią lub pojedynczym mocnym ciosem, tak jak ma miejsce. To teraz poszedł! Lewy, prawy! To było to zerwanie tempa. To był ten moment Tomka Romanowskiego. To migant! Cały czas krzyczy Dawid Pepłowski, reszta Oktopusa. Nie ta strona, nie ma krężyć w prawo Paweł Pawlak. Musi być czujny Pawlak, bo tamte działa są cały czas naładowane, gotowe do akcji. Zwróćcie uwagę, jak on nakręca się tymi pojedynczymi akcjami, tak jak teraz idzie za uderzeniem. Wie, że można, że to się może udać. I teraz to Tomek Romanowski dociska swojego rywala do siatki. Będzie szukał rozerwania z mocnym uderzeniem, dlatego rozrywa to jako pierwszy Paweł Pawlak. Karol Habros podpowiada w narożniku Tomasza Romanowskiego, żeby kiwał przed uderzeniami. Ze zwodami, a potem uderzenie. Tak ma boksować Tomek Romanowski. Znakomita jest ta akcja Romanowskiego, kiedy bije podwójny, długi, lewy, prosty. Zobaczymy, czy to jeszcze widzimy teraz. Przyznał troszeczkę Romanowski. Jest kolejna kiwka. Podlaszczęka. Mistrzu, wydłuż serię. Łapiesz to, ruch, dobrze.
momentami łapie odpowiedni rytm w tym boksowaniu. W skracaniu dystansu Tomek Romanowski powraca do kopnięcia prawą nogą, ale teraz po raz kolejny. Zerwał tempo, podkręcił, skrócił dystans Tomek Romanowski. Szuka cały czas tej lewej ręki. Tomek Romanowski. Ale też poluje na kopnięcia Pawła Pawlaka, by wejść w tempo właśnie na kopnięcie rzucone przez Plastynia, by wstrzelić się ze swoją akcją bokserską w tym momencie. Dookoła też różnicuje poziomy. Jeden cios na korpus, potem od razu wyjście z ciosem sierpowym na górę. Mało akcji ze strony Pawlaka. On stara się takimi pojedynczymi uderzeniami pracować w tej walce. Wiadomo, że nie można wejść z Tomim w wymianę, ale mógłby postraszyć po prostu nieco innymi uderzeniami. Potrzeba trochę więcej. O właśnie, tego co teraz zrobił Paweł Pawlak. Przyruchów, oszukania tego, co za chwilę ma się wydarzyć. Przede wszystkim jeśli chce kopać, to właśnie tymi przyruchami powinien sobie wytwarzać dystans. Natomiast wtedy Romanowski, jeśli tego nie ma, skraca ten dystans. Ciągła presja. I to promuje już jego boks. Szuka tych momentów Tomek Romanowski, trwa polowanie na głowę Pawła Pawlaka. Nie może zgubić koncentracji w tym pojedynku zawodnik z Łodzi. To może kosztować sporo, tak jak teraz. Rozpędza ręce, cios za cios, lewa, prawa. I znakomite są te akcje właśnie na zmianie pozycji. Zaczyna od lewej ręki, zamienia na przekroku i ponawia z tej samej lewej ręki. 10 minut tego pojedynku za nami, koniec rundy drugiej. Ostatnia z tych niemistrzowskich, jeśli zobaczymy więcej odsłon. Zanim jednak rozpoczniemy, są jeszcze drobne problemy z taśmami, które znajdują się pod rękawicami Tomka Romanowskiego. Zwrócił na to uwagę Mark Goddard, a więc trzeba to poprawić, aby te elementy nie przeszkadzały w kontynuowaniu walki, ale ekspresowa robota Katmanów. Poprosił Mark Goddard, aby całość odciąć, ponieważ był ten tape luźny i mógł powodować problemy dla rywala chociażby w momencie uderzania. Wspomniałeś, Dominik, o tym, że Pawlak oglądał walkę z Kinclem i tam Kincl zrobił robotę przede wszystkim zapasami i parterem. Teraz początek zaskakujący. Pierwszy raz próbował w otwierających sekundach pójść po sprowadzenie, ale odrzucił biodra, zainkasował kolano, ale utrzymał walkę w stójce Tomek Romanowski. To akurat mówił wtedy Maciej, ale miło mi, że wiążesz ze mną ciekawe wypowiedzi. Wypowiedź była ciekawa i przede wszystkim zasadna, tylko właśnie jak to zrobić. Minęły dwie rundy, ale tu nie widzieliśmy tych elementów w grze Pawlaka. Teraz jakby chciał trochę bardziej narzucić tempo i zadecydować o tym, co się dzieje. Poluje na głowę, stracił równowagę Tomek Romanowski. Ruszył po uchwyt głowy błyskawicznie Paweł Pawlak. Złapana uchwyt, ręka, głowa, są kolana. Ale odwraca tę pozycję Tomek Romanowski bez większych problemów. Zerknął w kierunku swojego narożnika Paweł Pawlak. Czy ma to ciągnąć, czy nie? Podpowiedź była prosta. To jeszcze nie ten moment, nie tracił. Myślę, że w momencie, jak już zaczął się obracać, to absolutnie nie było tego powodu, ale... Ciekaw jestem, bo w tej trzeciej rundzie Paweł wygląda, jakby chciał w końcu to on wywierać presję, jakby chciał pójść do przodu, jakby chciał narzucić scenariusz tego, co dzieje się w klatce. Bardzo dobrze Tomek właśnie wcześniej reagował na te skróty dystansów. Musi wywierać presję Pawlak, jeśli chce, żeby ta walka toczyła się w bliższym dystansie. O, kolejna próba zejścia do nóg, poszukania sprowadzenia, skutecznie raz jeszcze w defensywie zapaśniczej Tomek Romanowski. Próbuje przejąć inicjatywę Romanowski. Wie, że jak walczy na wstecznym, kontrolę w tym pojedynku zaczyna przejmować Paweł Pawlak, a więc próbuje powrócić do scenariusza z rundy drugiej. Tam czuł się komfortowo. Natomiast Pawlak wraca od tych zwodów, przyruchów, żeby czymś zająć Romanowskiego. Widzimy kopnięcia frontujące. To jest dobry plan. Oddaje pole w tym momencie Tomek Romanowski. Teraz w końcu zmienił tempo. Uderzył na korpus, potem wystrzelił na głowę, ale duży spokój. Ze strony Plastynio ponownie rozpoczyna od kopnięcia. Już poluje Tomek Romanowski. Wydaje mi się, że tam ładnie trafił tym kopnięciem Paweł Pawlak. Całe życie związane ze sportami wszelkiej maści Tomek Romanowski. Poszedł z prawą po tej lewej. To jest lampka ostrzegawcza dla Pawlaka. Był piłkarzem, był zapaśnikiem, był koszykarzem, co może zaskakiwać, ale no pokazał w klatce wielokrotnie, że on jest od tego, żeby właśnie przełamywać te wszystkie
niedogodności związane z jego warunkami fizycznymi także. Po raz kolejny w drugiej fazie rundy zaczyna coraz częściej do głosu dochodzić z pojedynczymi mocnymi uderzeniami Tomek Romanowski. Są momenty przestoju ze strony Pawlaka. Kontroluje środek Romanowski. Teraz tak jakby starał się wpuścić tak Pawlaka. Zakłada pułapki Tomek Romanowski. Bardzo ładnie, teraz ponowił akcję rękoma Paweł Pawlak i trafił ciosami w głowę rywala. Ta nieszablonowość Pawlaka to właśnie jego atut, ale też musi zabierać się do roboty. Pamiętajmy, że Paweł Pawlak ma też olbrzymie już z punktu widzenia tej pary doświadczenie, jeśli chodzi o starcia na dłuższym dystansie. Nie mówię o trzech rundach, ale też o pięciu, bo on już na takich dystansach walczył czterokrotnie. Stara się tym poruszaniem wytworzyć miejsce. Pawlak od razu ponawia kopnięcia w jego wykonaniu. Nieco ponad minuta do końca trzeciej rundy. Te prawe kopnięcia naprawdę robią robotę i zmuszają do zupełnie innej pracy Tomka Romanowskiego. Widzimy, kiedy Tomek się zapomina, idzie w lewo, od razu częstuje go Paweł prawym kopnięciem. O, teraz poślizgnął się Paweł Pawlak, tak jakby w tamtym miejscu klatki był jakiś problem, bo kilka razy już zawodnicy stracili równowagę. Znowu oddał pole, Paweł Pawlak idzie. Tomek Romanowski, próba rzucenia całej serii. Ale znakomicie przyspieszył teraz, teraz na rozerwanie. Znowu, po raz kolejny. Znowu też chyba było uderzenie głowami. No. Tak, jest rozcięcie. Tak mi się wydawało, że tam zderzyli się głowami przy tej wymianie. Ajajajajaj, to wygląda dosyć poważnie nad prawym okiem. Doszło do dosyć obfitego rozcięcia, zobaczmy. Na szczęście jest na tyle wysoko, że może... Tak jest. Obaj pochylili głowę w tym samym momencie. Accidental head clash is what caused the cut, not fixed damage. Accidental head clash, thank you. Teraz zwraca uwagę do sędziów punktowych Mark Goddard, że to rozcięcie nie jest wynikiem uderzenia Pawła Pawlaka, tylko wynikiem przypadkowego zderzenia głowami. To jest o tyle ważne, że takie rany też są liczone w tym elemencie, jakim jest nazywany damage w Unified Rules, więc mają sędziowie punktowi nie zwracać uwagi na to rozcięcie. Tak, ale ta krew, która będzie spływała na twarz Tomka Romanowskiego, zdecydowanie będzie mu utrudniała kontynuację tego pojedynku. No niestety, no to też jest trochę wynik tego stylu Tomka Romanowskiego. On się pochyla, wchodzi z tymi ciosami i po prostu w pewnym momencie znalazła się tam też głowa. Ależ teraz to okrężne kopnięcie wyprowadzone na głowę. Tomek Romanowski już widzimy, tutaj szarpie gdzieś okolice tego prawego oka. Panowie, przechodzimy do rund mistrzowskich. Czwarta odsłona przed nami. Czerwone rękawice Pawlak, numer 1 kategorii średniej. Niebieskie, Romanowski, numer 2 tej dywizji. Pas cały czas na szali. Pas, który nie ma właściciela. Nie czeka Tomasz Romanowski, od razu zabiera się do roboty. Cały czas te kopnięcia powodują gdzieś utratę równowagi, utratę pozycji Tomka Romanowskiego. Wraca Pawlak do tego, co działało. Kopnięcia okrężne, frontalne. Tak, są ciosy, które mają po prostu wydłużać dystans, gubić tempo, nie pozwala złapać. Tomasz teraz kapitalnie wystrzelił tym lewym. Tomek Romanowski idzie za ciosem, idzie za uderzeniem. Nie wypuszcza spod siatki Pawła Pawlaka. Przeszkadza ta krew spływająca pod na prawe oko Tomka Romanowskiego. Minuta tej rundy za nami. Przyspiesza Tomasz Romanowski. O, chce zakończyć to przed czasem w swoim stylu.
Jeszcze napiera, jeszcze szuka tych miejsc, ale świetnie teraz. Najpierw lewym Pawlak, a potem poszukał ciosu prawą ręką. Aż komisja teraz trafił! Trafił Pawlak, ale wydaje się Romanowski nie wstrząśnięty. Idzie do przodu, wie, że nie może oddać tego miejsca Tomek Romanowski, że trzeba tutaj wywierać presję, próbować zgubić skupienie Pawła Pawlaka, tak jak teraz. Znakomicie też funkcjonuje ta prawa kontra ze strony Pawlaka. Nic sobie z tego nie robi Romanowski, wyczekuje swojego momentu, napiera. Teraz po kiwce poszukał ciosu lewą ręką Romanowski. Ojoj, teraz wydawało się, że tam coś się mogło stać, ale nie, po prostu ociera co rusz tę krew, która napływa do oczu Tomek Romanowski. I mamy sprowadzenie. Ale czy utrzyma? Czy utrzyma? Ma pozycję. Chciał do tego doprowadzić w tym pojedynku Paweł Pawlak i ma ten party. Pierwsze sprowadzenie w tej walce. Jeszcze była też znów chwilowa dyskusja, czy tam nie było zderzenia głowami, ale powiedział Mark Goddard, że poszedł do przodu jeden i drugi zawodnik głowami, więc toczymy dalej pojedynek. Jest parter. Pawlak z góry i spadają łokcie na głowę Romanowskiego. Dobra kontrola, ciasno biodra, wysoka pozycja. Stara się skleić Romanowski po to, żeby uniemożliwić zadawania tych ciosów. Jednak ten raz po raz spadają kolejne na głowę Romanowskiego. Świetne łokcie Pawlaka, on słynął z tych uderzeń lata temu. Był znany z bardzo dobrego życia właśnie łokci. Krwawy Plastinio rusza do boju, poczuł krew, idzie za ciosem. Pasuje mu po prostu ta pozycja, on lubi korzystać z tych łokci. To widzieliśmy w przeszłości, jest brutalny, metodyczny. Teraz tak jakby pracował nad przejściem tej pozycji. Chciał zapaść bokstrzom, ale jednak nie. Wraca do tego, co działało. I kolejne łokcie spadają na twarzy Romanowskiego. To działa, to robi robotę. Ma jeszcze 70 sekund. Zakrwawiona twarz Tomasza Romanowskiego przyjmuje kolejne dewastujące uderzenia łokciami. Raz z lewej, raz z prawej strony. Maluje teraz krwią Tomasza Romanowskiego po tym białym płótnie Pawlak. Jeszcze przytomnie lewym kolanem wykluczył prawą rękę Tomasza Romanowskiego. Łokcie lądują też na korpusie. Raz jeszcze ponawia tę akcję, otwiera sobie głowę. Ale mocno. Wykluczona prawa ręka, ma problemy z defensywą Tomek Romanowski, coraz bardziej rozbity. Mówi już Mark Goddard do Tomka Romanowskiego, że musi zacząć się bronić i uciekać z tej pozycji. Już wbijał momentami głowę w matę przy użyciu łokci Paweł Pawlak. Brutalna demolka. Bardzo długo czekał na to swoje pierwsze sprowadzenie Paweł Pawlak, ale kiedy się udało, to robi z tego niesłychany użytek. Robi tutaj prawdziwą destrukcję, festiwal bólu. Nie zatrzymuje się, napędza się kolejnymi celnymi uderzeniami. Przetrwał to najprawdopodobniej Tomek Romanowski. Natomiast jaka była cena tego przetrwania, to widzimy. Zakrwawiona cała mata, rozbity Tomek Romanowski. Pół przytomny. Uwaga, uwaga, będzie sprawdzenie przez lekarza Tomka Romanowskiego, czy może przystąpić do tej ostatniej rundy. Tam. Zawołał sędziego, sędzia oczywiście, lekarza, ale jest zgoda. Yes, you want the fight to continue. Are you happy with his condition? Yes, yes. Okay, thank you. Let's go. You gotta turn this around. You gotta turn it around fast, okay? Nie wiem, czy lekarz był happy, natomiast pozwolił. Dobrze, że zrozumiał koniec końców medyk, o co tutaj chodziło. I powiedział Mark Goddard bardzo ważną rzecz do Tomka Romanowskiego. Jak będziesz teraz w złej pozycji, to musisz szybko z niej uciekać. Nie możesz sobie pozwolić na tak długo pobyt tam. Sędzia przede wszystkim musi dbać również o zdrowie zawodników. Już widać, zmęczony Romanowski reaguje na przyruchy Pawlaka. Pawlak przechodzi do presji. Poszukał wysokiego kopnięcia. Napiera zawodnik z Łodzi, stara się ustawić jakby Romanowskiego na jedno mocne uderzenie. Myślę, że chce bardziej ustawić na kilka uderzeń i potem sprowadzenie, bo to przyniosło efekt w czwartej rundzie. Na pewno to by było najbardziej
mądre w jego wykonaniu. No brakuje rozwiązania B, jeśli chodzi o Tomka Romanowskiego, a przygotowany jest na ten scenariusz, którego się spodziewał Paweł Pawlak. Jest polowanie po prostu na ciężki knockout, natomiast na razie Paweł Pawlak wykonuje swoje zadania perfekcyjnie. Siadł teraz dwa kolana, poprawił to wszystko kopnięciem frontalnym Pawła. Oddaje pole, żeby za momencik zerwać to tempo, wystrzelić mocnym uderzeniem Tomek Romanowski. 3:40 do zakończenia tego pojedynku. Ale tam ze strony Romanowskiego ta lewa ręka też jest pewnie naładowana. Świetne kopnięcie na głowę, tak jest. Nie pozwala Tomkowi Romanowskiemu na odpoczynek Paweł Pawlak. Cały czas rzuca różne uderzenia. To jest teraz koncert zawodnika z Łodzi. Romanowski też przytomnie, porusza się od boku do boku, przez co nie daje się ustawić chociażby na skróty dystansu, żeby Pawlak mógł przenieść tą walkę do parteru. Celny Pawlak. Krzyczy narożnik Tomka Romanowskiego. Nie daj się zamykać, ale zobaczmy, świetnie, po jedną nogę idzie Paweł Pawlak. Adrian Bartosiński aż wstał, zaklaskał. I uwaga, i to jest ten moment, przed którym przestrzegał Tomka Romanowskiego Mark Godard, dlatego już jest czujny, już jest blisko, za momencik może dojść do przerwania tej walki. Jest pół garda jak w poprzedniej rundzie z góry Pawlak. Próbuje popracować sobie o wykluczenie prawej ręki jeszcze Plastinio, szukał tego krucyfiksu. Mówił Pawlak, czy tym pojedynkiem stara się teraz wykluczyć rękę. Są kolejne ciosy, jest już ostrzeżenie ze strony Marka Godarda, aby się bronił aktywnie Tomek Romanowski. To cały czas Pawlak też stara się, jeśli nie uderzać, to dociskać rywala, powodować dyskomfort na jego szyi i twarzy. No to już jest przetrwanie, walka o przetrwanie ze strony Tomka Romanowskiego, aby nie dać argumentów sędziemu Markowi Godardowi na przerwanie tego starcia. Bardzo przytomnie Pawlak kreuje z góry sobie miejsce do zadawania tych mocnych łokci, ciosów. Dwie minuty do końca tego pojedynku. Ale czy to zakończy się przed czasem? To wszystko, mam wrażenie, pozostaje w rękach Pawła Pawlaka. To już niespełna sekund do zakończenia piątej rundy tego pojedynku w kategorii. Ale będzie szybciej koniec tego pojedynku. Przerywa. Paweł Pawlak przerywa. Porozbijany Tomasz Romanowski. Tak jak mówił Mark Godard, jeśli się nie będziesz bronił, przerwę, ale mniejsza o to, potrzeba to teraz krzyknąć. And new Paweł Pawlak, nowy mistrzem KSW w kategorii średniej. Pokazuje, że uciszył swojego rywala. Najlepszy, skreślaliście mnie. Skreślaliście mnie? No chyba nikt nie skreślał przed tym pojedynkiem Pawła Pawlaka, bo był człowiekiem wszechstronnym i dzisiaj to udowodnił. Miał więcej narzędzi, był przygotowany, był skupiony, nie tracił koncentracji. Po prostu dzisiaj zasłużył na to, aby zgarnąć ten pas wakujący w dywizji do 185 funtów. Zasługuje na miano bycia mistrzem w kategorii średniej organizacji KSW. Wygrała przede wszystkim ta uniwersalność Pawlaka. Dobrze radził sobie w stójce, ale kiedy przeniósł walkę do parteru, to widzieliśmy. Tam już rozdawał karty zdecydowanie. Serwował prawdziwy festiwal bólu na twarzy Tomasza Romanowskiego. Był Damian Anikowski, był Cezariusz Kęsik, było zwycięstwo z Tomem Breeze'em. Dopisuje do kolekcji wygraną numer 4 w organizacji KSW. Ladies and gentlemen, your winner by TKO due to referee stoppage.